Bliżej prawdy. Kosmos, świadomość, Bóg. Nigdy nie uważałem, że wolna wola może być ciężarem. Gdy chcę iść, idę. Gdy chcę usiąść, siadam. Ale tu właśnie leży problem. Jeśli każde zdarzenie ma przyczynę i każdy ruch atomów jest wywołany wcześniejszym ruchem atomów, także w moim mózgu, to gdzie tu miejsce na wolną wolę? Czy rozwiązaniem jest niematerialność duszy? Takie rozwiązanie problemu sugerują teiści. Niestety ma wady. Jak niematerialna substancja może wpływać na świat materialny? Czym jest wolna wola? To pytanie bardziej istotne niż myślałem. Nazywam się Robert Lawrence Cuny, jestem poszukiwaczem prawdy. Czym jest wolna wola? Moim pierwszym rozmówcą jest Peter van Inwagen, filozof z Uniwersytetu Notre Dame, znany z przenikliwego umysłu. Peter, free will. Problem wolnej woli nie przestaje trapić filozofów. Możesz przybliżyć nam źródło tego stanu rzeczy? Najłatwiej wytłumaczyć istotę wolnej woli za pomocą słowa mogę. Mogę to i mogę tamto. Przy czym nie da się robić tych dwóch rzeczy jednocześnie, ale osobno owszem. Dlaczego wolna wola jest ważna? Choćby z tego powodu, że moralność wymaga istnienia alternatyw dla konkretnych działań. Rozważania nad działaniem A lub B nie mają sensu, jeśli nie możemy podjąć któregoś z nich. W naszym rozumieniu świata funkcjonuje pojęcie determinizmu. Według niego przyczyn zdarzeń należy szukać we wcześniejszych zdarzeniach. Tak więc przyczyn naszych działań można by doszukiwać się w tym, co dzieje się w mózgu. Tu zaczynają się kłopoty. Zgadza się. Determiniści twierdzą, że przeszłość kształtuje przyszłość. Mówiłeś o przyczynach. Ja uważam, że należy skupić się na prawach. Na przykład zachowania energii, momentu pędu, prawach ciążenia, elektromagnetyzmu i wielu, wielu innych. Various gravitational laws or other force laws, electromagnetic laws. If you take all these laws together, według głównej doktryny determinizmu, zasady te powodują, że istnieje tylko jedna możliwa przyszłość naszego świata. Given exactly the way the world is now, I allow it to go on in only one way. Only one. Ale co wtedy z wolną wolą? With the way things are at present and the laws. But then, wybór między działaniem A i B, o którym wspominałem, przy takiej deterministycznej interpretacji świata jest niemożliwe. Pojęcie wolnej woli nie da się pogodzić z determinizmem. W rzeczywistości więc wolna wola nie istnieje, jest tylko złudzeniem. Czy rozbieżność ta bierze się z innego potraktowania wolnego wyboru w obu światopoglądach? Wolna wola mówi nam, że możemy robić rzeczy inne niż te, które robimy. Jeśli obu poglądów nie da się pogodzić, to robimy dokładnie to, co musimy robić.
A jeśli przy tym jesteśmy pewni, że możemy robić co innego, wolna wola okazuje się złudzeniem. Wolną wolę można pogodzić z determinizmem albo nie. Załóżmy, że to niemożliwe i do tego nie da się jej pogodzić z indeterminizmem. W ten sposób skreślamy wszystkie warianty i wnioskujemy, że wolna wola jest złudzeniem. Któraś ze stron musi się mylić, ale nie potrafię powiedzieć, która. Determiniści uważają, że wszystko, co dzieje się wokół nas, powodują wydarzenia z przeszłości. Czy ten pogląd można pogodzić z wiarą w istnienie wolnej woli? To kluczowe pytanie. Na początku myślałem, że te dwa punkty widzenia są sprzeczne. A zatem, czy wolna wola to złudzenie? To niemożliwe. Wolną wolę na pozór łatwo zrozumieć, ale im więcej o niej myślę, tym bardziej skomplikowana robi się ta układanka. Moim drugim rozmówcą jest John Searle, znany filozof umysłu specjalizujący się w kwestii wolnej woli. Spotkaliśmy się w jego domu niedaleko Uniwersytetu Berkeley, na którym wykłada prawie od półwiecza. Nazwałeś kiedyś problem wolnej woli filozoficznym skandalem. Dlaczego? Kłopoty związane z wolną wolą mają podłoże w sprzecznych poglądach filozofów, opartych dowodami, które wydają się niepodważalne. Wierzymy, że mamy wolną wolę, bo codziennie doświadczamy jej skutków. Gdy zechcę podnieść rękę, wnoszę ją. Gdy nie chcę, ręka zostaje na miejscu. Mogę też wybrać, którą rękę unieść. Doświadczamy świadomego podejmowania decyzji i wiemy, że nie są one wymuszone uwarunkowaniami przyczynowo-skutkowymi. Możemy ten przypadek przeciwstawić sytuacji, gdy uzależnienie lub silne emocje popychają nas do pewnych działań. Dlatego myślimy, że wolna wola istnieje. Ale mamy też dowody na to, że wszystkie spotykające nas zdarzenia da się wytłumaczyć. Na przykład, dlaczego zapadł się wiadukt w Oakland? Ludzie przedstawią łańcuch zdarzeń, który do tego doprowadził. Nie wiem, dlaczego nie miałoby sprawdzić się to w przypadku ludzkich zachowań. Przecież one także są częścią świata. Jak rozumiem, zgodnie z twoim założeniem, niektórzy twierdzą, że trzęsienie ziemi zniszczyło wiadukt z powodu takiej, a nie innej kolejności zdarzeń? Że jeśli mogą prześledzić działanie sił na poziomie cząsteczek, to potrafią tym samym przewidywać efekty działań. Niestety w przypadku wolnej woli założenia deterministyczne się nie sprawdzają. Na pytanie kelnera, czy zjemy bewsztyk, czy cielęcinę, nie odpowiem, co będzie, to będzie. Nasze przekonanie o istnieniu wolnej woli też może być fałszywe. W takim razie wolna wola to największy żart, jaki zafundowała nam ewolucja. Wszyscy zakładamy, że mamy wolny wybór, wręcz nie możemy bez niego żyć. Czyli opieramy się na dwóch niezależnych od siebie filarach. Jeden jest podparty dowodami, że każde zdarzenie na świecie ma przyczynę. A drugi naszym doświadczeniem wolnej woli. Co więcej, te dwa podejścia są absolutnie nie do pogodzenia. Nie tylko nie da się ich pogodzić, ale trudno jest któreś z nich odrzucić. Z reguły, mając dwa sprzeczne poglądy, możemy z któregoś zrezygnować. W tym wypadku nie widzę takiej możliwości.
Co się stanie, jeśli założenia determinizmu okażą się prawdziwe? No właśnie, co wtedy? Okaże się, że wolna wola to złudzenie. Ale jeśli stwierdzimy, że wcześniejsze uwarunkowania nie pozwalają przewidzieć, jak potoczą się losy świata, to jest cień szansy, że wolna wola istnieje. Mamy przed sobą dwugłowe monstrum. Według Johna pojęcie wolnej woli jest nie do pogodzenia z deterministycznym spojrzeniem na świat. Co więcej, nie możemy stwierdzić, które z nich jest nieprawdziwe. To właśnie trapi mnie najbardziej. Daniel Dennett, profesor filozofii na Tufts University, specjalizuje się w badaniu wolnej woli. Nie przeraża go stwierdzenie, że wolna wola i determinizm to pojęcia sprzeczne. Cieszę się, że będzie moim przewodnikiem. Jeśli uwierzymy w fizykalizm, czyli w to, że wszystkie zdarzenia są zdeterminowane, czy znajdzie się miejsce na wolną wolę? Myślę, że znalezienie tego miejsca jest ukrytym celem wszystkich naukowców badających świadomość i jej cechy. Ludzie chcą chronić wolną wolę, bo jest ona ważna. Większość badaczy nie zdaje sobie sprawy, że wolna wola jest też rozbieżna z indeterminizmem. Jak w opisywanym w ten sposób świecie możemy decydować o swoich działaniach? Ciekawe, że w naszym języku słowo zdeterminowany oznacza pochwałę, ale jednocześnie nie chcemy, by coś determinowało tę determinację. Myślę, że przez 2000 lat zbytnio skupialiśmy się na fizyce, a powinniśmy byli zwrócić uwagę na biologię. To w odniesieniu do niej należy analizować istnienie wolnej woli. Poszczególne części naszego ciała nie mają woli, ale ich suma owszem. Jak to wytłumaczyć bez dodawania tajemniczych, niematerialnych składników? Musimy zatem pogodzić wolną wolę z determinizmem, pokazując, że nasze działania może i są zdeterminowane, ale nie są nieuniknione. Najłatwiej powiedzieć, skoro przyszłość jest zdeterminowana, to na pewno jest nieuchronna. Ale co to oznacza? To po prostu tautologia. Żeby dojść do sedna sprawy, musimy stwierdzić, że nieuchronny oznacza dokładnie to samo, co nieunikniony. A potem zastanowić się, na czym mogłoby polegać unikanie. Co ciekawe, należy też dostrzec, że każdy z organizmów powstałych w ciągu ewolucji przez ostatnie 4 miliardy lat jest zaprojektowany tak, aby czegoś unikać, czy to głodu, czy śmierci. To wyścig zbrojeń, w trakcie którego ci unikacze robili się coraz sprytniejsi. A najłatwiej uniknąć niebezpieczeństw, przewidując je i biorąc na nie poprawkę. Weźmy na przykład uchylenie się przed spadającą cegłą. Każdy myśli wtedy, że udało mu się uniknąć uderzenia, ale czy rzeczywiście mogłoby do niego dojść? Nie. Zobaczyliśmy ją kątem oka i zdążyliśmy się uchylić. A nawet jeśli nasze działanie było wcześniej zdeterminowane, to cegła tym bardziej nie mogła w nas trafić.
Myślę, że wolna wola to ograniczona umiejętność przewidywania możliwych przyszłości i zapobiegania występującym w nich wydarzeniom. Ludzie mówią, przeszłości nie można zmienić. Ale przyszłości też nie. Z czego w co? To zestaw mających nastąpić wydarzeń, więc przyszłość zmieni się wyłącznie w inną przyszłość. To właśnie sedno zjawiska unikania. Sęk w tym, że dla mnie losy poszczególnych cząstek budujących świat są od dawna zdeterminowane. Możesz wytłumaczyć, jak wiąże się to ze zjawiskiem unikania? Pamiętaj, że samo unikanie podlega wcześniejszej determinacji, ale nie sugeruje nieuchronności przyszłych wydarzeń. Obawiam się, że dochodzę do wniosku, którego trochę się wstydzę. Wydaje mi się, że albo coś jest nie tak z definicją wolnej woli, albo ja nie radzę sobie z nią zarówno w warunkach determinizmu, jak i indeterminizmu. Przemawiała ona do mnie dopiero wtedy, gdy dodam element duchowy, niematerialny. Możesz mieć rację. Musimy zdać sobie sprawę z różnorodności rodzajów wolnej woli, ale uważam, że rodzaje, których powinniśmy w sobie szukać, to te zgodne z podejściem deterministycznym. Wtedy oczywiście będziemy musieli pożegnać się z częścią idei dotyczących wolności, winy i odpowiedzialności. Niektórych może to przerażać. Owszem. Grzech też wtedy stanie się na mocy. Ale nie ma się czego obawiać. Zastąpi go znajoma koncepcja. Nie będziemy łudzić się co do swoich możliwości. Pozostaniemy panami własnego losu. Determinizm Dene nadszarpuje tradycyjne poglądy na temat wolnej woli. Według niego nasze działania są zdeterminowane przez procesy zachodzące w nas i wokół nas. Ale umiejętność unikania powoduje, że żadne zdarzenie nie jest nieuchronne. Determinacja kontra nieuchronność. Muszę nad tym pomyśleć. Może w filozofii nie znajdę odpowiedzi. Czy mam skupić się na swojej specjalności, mózgu i porozmawiać ze znajomymi badaczami? Świadomość istnieje bez dwóch zdań, ale nie jestem przekonany co do wolnej woli. Fizykalizm neguje jej istnienie. Z drugiej strony, jak może jej nie być, skoro odczuwam ją codziennie? Wierzę w oparcie świata materialnego w fizyce, ale uważam, że za mało wiemy o procesach w nim zachodzących. Do ruchu ręką potrzebna jest decyzja, a nie znamy jeszcze fizycznego podłoża procesu decyzyjnego. Grając w ping-ponga, nie zdążyłabym dostrzec piłki, zadecydować o najlepszym jej odbiorze i wykonać ruchu. Często ręka odbija piłkę, zanim informacja o niej dotrze do percepcji. Wmawiamy sobie, że to my odbiliśmy piłkę, ale gdzie tu nasze ja? Ręka odbijała piłkę, a my myśleliśmy o wygranej. Uważam, że powinniśmy zarzucić myślenie o ciągłości naszego ja. Ona po prostu nie istnieje.
There's a similarity carrying on, but there's nobody there to tie it together. Na chwilę przed spontanicznym działaniem w korze przedruchowej rośnie aktywność elektryczna odzwierciedlająca aktywność neuronów odpowiadających za planowanie i wykonanie ruchu. Widać tu sekwencję zdarzeń. Na sekundę przed ruchem obserwujemy zmianę potencjału. 500 milisekund później czuję chęć świadomego wykonania ruchu. Następuje on 200 milisekund później. Oznacza to, że na pół sekundy przede mną mój mózg zadecydował o zgięciu ręki. Czyli to nieświadomość odpowiada za ten proces. Myślę, że ja zgiąłem rękę, ale tak naprawdę zrobił to mój mózg. Taka kolejność zdarzeń sugeruje brak wolnej woli. Większość ludzi postrzega wolną wolę jako niezależną od procesów zachodzących w mózgu. Odpowiedzialność za podjęte działania spada wówczas wyłącznie na nasze ja. Wiedza dotycząca obiegu informacji w mózgu pozwala nam stwierdzić, że taki pogląd jest niewłaściwy. Wiara w naukowe wyjaśnienie zjawiska nie oznacza, że znamy jego mechanizm. Gdybym wiedział, jak objaśnić istnienie wolnej woli, zrobiłbym to. Niektórzy fizycy uważają, że uda nam się wyjaśnić jej istnienie za pomocą mechaniki kwantowej. Dlatego, że pozwala ona wyliczyć prawdopodobieństwa zajścia pewnych procesów fizycznych. Ale powiązanie tych zasad z koncepcją wolnej woli jest jeszcze niejasne. Może się okazać, że to nasz duch podejmuje decyzję, opierając się na tych właśnie prawdopodobieństwach. Zgubiłem się, skąd nagle wziął się duch? W tych modelach zakłada się istnienie świata duchowego, istniejącego równolegle z materialnym. Czyli wiara w istnienie wolnej woli wymaga wiary w dualizm? Tak. Pogląd czysto fizykalny przeczy jej całkowicie. Ale przecież często ludzie o poglądach materialistycznych starają się stworzyć jakieś pojęcie wolnej woli. Myślę, że to kwestia raczej metafizyczna niż naukowa, dlatego mogę wypowiedzieć się o tym równie dobrze jak każdy filozof. Uważam, że jeśli nie jest się dualistą, wierzy się w ślepy los. Wiara w wolną wolę wymaga, by dopuścić istnienie świata innego niż namacalny, materialny. Może nie powinniśmy posuwać się tak daleko, może to tylko drugie dno przetwarzanych informacji. Ale jest to coś, co wykracza poza pogląd stricte materialny. Jeśli wolny wybór wydaje nam się oczywisty, oznacza to, że nie doceniliśmy związanego z nim problemu. Wolna wola to skomplikowana sprawa. Wierzę, że mam wolną wolę, że nie jest ona złudzeniem. Jednocześnie nie uważam, żeby można było pogodzić ją z determinizmem. Jeśli mam tylko jeden możliwy sposób działania, to wola na pewno nie jest wolna. Musiałaby istnieć jakaś luka przyczynowa, której wcześniej wydarzenia nie mogły przeskoczyć, przerywając tym samym deterministyczny łańcuch zdarzeń. A
ale to też wydaje się niemożliwe, jako że wszechświat jest układem zamkniętym. A w jaki sposób przypadkowość mechaniki kwantowej ma pomóc nam zrozumieć wolną wolę? Wiedza dotycząca obiegu informacji w mózgu pozwala nam stwierdzić, że taki pogląd jest niewłaściwy. Mam zwątpić w swoje założenia? Czy moja wola wcale nie jest wolna? A może rzeczywistość to coś więcej niż tylko fizyka? Jeśli nie jest się dualistą, wierzy się w ślepy los. Wolna wola w tym wypadku nie ma sensu. Nie widzę rozwiązania. Wolna wola to dla nas ciągle tajemnica. Ale każde rozważania na jej temat zbliżają nas do prawdy. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej. Opracowanie na zlecenie telewizji Planet, studio Armfilm. Tekst Jan Szelongiewicz. Czytał Maciek Szklasz.